przyjechała. Kurde, pod garaż nie chciała się zmieścić, bo to taka wysoka kolumbryna. Ponad 3-3 metra. No i z koparta wylicytowane było to. Buda bezwypadkowa, ale mechaniczne uszkodzenie. Też znam tych mechaniczne uszkodzenie, więc dlatego się rozbitą kupiłem z całym silnikiem. Dobra! To go wyjebiemy. Barbarka czeka. Brzdalek taki, nie wersja S, tylko taki o... Znaczy powietrza trochę było nawet. Rzadko się zdarza, hamulce małe. Z tyłu powietrza więcej. Bridgestone'y, kurde, mogą być zimowe. SM56X. Kapselka nie ma, zajebały pewno. Pan się ubierze ciepło! Chcę. O, nadkola nie ma. Spinki od nadkola. Go oblukam. Zderzak. A to i tak zderzak eskowy będę chciał wsadzić. Pies to jebał tam. Tutaj łyska. A to, to brudek. Kurde, ładnie nie zgniła. Tamte by bardziej zgniły. Czy miał 13 rok. Ale cuda się tu dzieją. Ciekawe, czy wyjedzie o własnych siłach, czy nie do końca. Pewnie nie odpali. Chłopcze, ona flaka ma. A, jednego, flaka. Drugiego. Nie ma szans, nie. Kolejna rysa na drzwiach. Dobra. I to wnętrze to całe do wymiany. Pięć, sześć litra moje. Nie quattro, tylko prawdziwy napęd na cztery kołka. Ziema, nic nie widać. Hamulce ma, to dobrze. To fajnterek pociągnie. Szwerdaszek. Dobra, szkoda, że powietrza jeszcze w ponkach nie ma. Ale z lawety zjechał, czyli pierwszy już za nami. Pierwsze odpakowanie auta z koparto. Już pan lawetkę może zabrać. Zjechał już. Ma, flaczka. Nie. Ciężko. Trzeba lacze dopompować albo na lawetkę. No kurwa. Tego na zdjęciu nie było, wiesz? Takie świeże jest. No. Piec jest, akum jest. Kluczyki nad kola tutaj patrzyłem, widziałem, że tam nie ma. Cały kompletny. Chłodzenie, zbiornik rozkręcony, tu wszystko porozkręcone. Tak, coś tego próbował coś tam naprawić. Kręcili wałem, bo wał stoi. Aha, możliwe. Zdejmowali osłony, wszystko wiesz, on z piecy zeszła, stoi zęba. Z tamtego będzie. Albo się wyremontuje. Blacha Texas jest. A czym schowka osłony pod silnik nie ma. Coś tam jest. A to nie osłony, jakieś dywaniki. Kurwa, tej zjeby na masce on nie miał. Barbara akcja, Barbara wsać. Starczy kabla, ciekaw jestem. O, z czujnikami tego ciśnienia. Który rok oponek? Ciekawe. O, 18? Albo 16, 18 rok opon. U, świeżo Barbarka, jakaś uniwersalna opona. Flak to nie był, pół bara miał. Na dole był tylko flak, a na górze było dobrze. Jak ci podała wóz z koparta? Jak każdy. Nie no, ale mi się... O Jezus, pod niego teraz nie wejdę.
A mi się podoba, że on kurde kropi rdzy nie ma. Po prostu no kataj, tak jak w rocznych zetkach w Polsce to gorzej wygląda. Wszystkie śrubki srebrne kurde od stabilizatora. Wydech pewno się będzie palcami odkręcał. No z idealnego stanu mojego ulubionego Texas. Jedynie w kontenerze kurde tarczoszki podrdzewiałe, ale to i tak hamulce trzeba większe wsadzić. No i kurwa ta maska, ja pierdolę no. Ładna, oryginalna była już chuj. I wgniotka i wyjebało do podkładu. Zderzek przedni paskudny, trzeba z eski wsadzić. Koła 20 wejdę i będzie ładny wóz. W ogóle jakiś taki jak kangur z tojeska, a miał jeszcze zawieszenie niższe. Mię to pompkę naszykować. Zobacz konie, co za... Leży bazyliszka tam jest. Teraz lewetka nam zawie... O, dziękuję. Podnosi się, śmieje, że jest V8. Widziałeś, podnośnik mamy z napisem V8, Nissanowy. Zapierdala i mamy bara. Trzeba zlewarka się wpomóc. Piękne. To jest prawdziwe quattro, kurde, a nie moja trójeczka. Quattro, czy bardziej tył działa? Noweczki jak noweczki, za 8 mm mięsa albo za 8,5. O, tyły 17 rocznik, a przody 18. Aż to jaja, ale wszystko Bridgestone. Jakiś coś tam, eko coś tam. Jak to ma rozmiar? 2,4,5. 50-18 komfortowo będzie, ale tak 20 muszą wlecieć. A to już kurde, dobrze. I pod garażek zobaczymy, czy silnik się kręci, czy nie kręci. Tu jeszcze kurde wgniotka. Palcem wytarłem, widać gdzie. Jedzie. Jedzie. Ale nie o własnych, od własnej mocy. Trudno. Może kiedyś będzie jeszcze jeździć. Proszę w prawo. Dobra. Kręcę się z tyłu, kręcą. Nie ma nic, ale są uszkodzenia od tutaj, do plastiki. 6 litra, a wydech ma taki sam jak 3,7 litra, rurki 45 mm. Każdy wat ciepła się liczy. Fura na garaż. Napompować opony na 3 bary, że się łatwo toczyło. Zobaczymy, się piec obraca. Śrubki ładnie porzewiały, u mnie w MRC były. A to jest też 11 rok. Słonka zdjęta, akumulator trup, to wiadomo. Czymś się silnik obraca. Tylko 4, no. Grzebały, kurwa. Meksykanie grzebały, to doleci właśnie nieskręcony. Przyjmę, macha, macha. Zobacz, nie dokręcam, coś tu grubo pierdolnęło. Dobra, byle piec się obracał i chuj.